Oczywiście mogą być. Natomiast mnie coś urzekło w tym, bo tak, ja nie potrafię zagrać roli, jeżeli się nie wgłębię w nią. No więc musiałem przeczytać wszystkie opowiadania Szołema Aleichema, żydowskiego pisarza, który żyje gdzieś na pograniczu Kijowa. I w końcu tak myślę, że człowiek jest tylko człowiekiem. I tobie ma kłopoty, bo ma 7 córek. Ale jak każdy ojciec chce wydać te córki dobrze za mąż. O. Tam siedzi też mój kolega, Antek. Też chce córki wydać dobrze za mąż. Już wydałeś. Wnuczki. I najstarsza przychodzi do niego i mówi: tato, ja nie wyjdę za tego rzeźnika, bo on jest bogaty. Ale ja chcę wyjść za tego krawczyka, który mieszka na sąsiednim podwórku. Co ty mówisz? Za kogo ty chcesz wyjść za mąż? Przecież on nawet nie ma maszyny do szycia. On ma tylko igłę z nitką. To nic. Tatusiu, ale ja go kocham. No i rodzice ulegają prośbie córki. Jest piękna scena pod baldachimem w obecności rabina. I wszyscy śpiewają chyba najpiękniejszą pieśń w skrzypku na dach. Czy to ta mała dziewczyneczka, chłopczyk, co w piłkę lubił grać? Kiedy jak się dorosłymi mogli stać, ona się w piękności zamieniła. A on nie uwierzyłabyś. Kiedyś bawili się tu razem, dziś to świt, to zmrok, to świt, to zmrok. Ile to już lat? Coś rodzi się i coś przemija, ale zostaje po nas ślad. Proszę, żebyście się państwo nauczyli. Ja powtórzę jeszcze raz. To świt, to zmrok. Żebyśmy śpiewali razem. To świt, to zmrok. Ile to już lat? Coś rodzi się i coś przemija, ale zostaje po nas ślad. Jaką im mądrość ofiaruje, w czym na początek ulże tu. Od siebie będą się uczyli dzień po dniu. Tak jakoś dobrze są dobrani. Niewiele bywa takich par. Pod baldachimem razem stać. To czar.
świt, to zmrok, to świt, to zmrok. Ile to już lat, pan burmistrz śpiewa. Coś rodzi się i coś przemija, ale zostaje po nas ślad. To świt, to zmrok, to świt, to zmrok. Ile to już lat. Coś rodzi się i coś przemija, ale zostaje po nas ślad. I tak myślę, że te osoby, które mi się wpisały do pamiętnika, one zostawiły ślad. One zostawiły ślad. Tak samo jak i Złotów zostawił ślad. Bo coś rodzi się i coś przemija. No taka jest kolej rzeczy. Ale ślad po nas, po państwu, po tych wspaniałych pedagogach, nauczycielach, wychowawcach, po komendancie chówca harcerstwa, po prefekcie, został. Cudno. Prawda? Proszę Państwa, no więc tak, ten skrzypek na dachu. Ale kiedy wyjechałem ze Złotowa, osiedliśmy we Wrocławiu. I tam w tym Wrocławiu, no chodziłem do szkoły. Ja wiem, że nie wyglądam na to, że chodziłem do szkoły, ale to, że chodziłem do szkoły, to jest dowód na to, że chodziłem jednak do szkoły. Z różnymi efektami, ale chodziłem. Potem w gimnazjum, w liceum, w trzecim liceum we Wrocławiu chadzałem, no i siedziałem w ławce. Dwaj koledzy, Jurek Romaniszyn, Edek Rosengarten. Jurek Romaniszyn we Wrocławiu ocieplał miasto, bo skończył inżynierię, nie wiem, jakąś tam sanitarną. Ja zawsze jeżdżę albo z żoną, albo z siostrą i musi ktoś podpowiadać. No, no i Edek Rosengarten szedł na medycynę. A moja mama miała dziwną intuicję. Ona wiedziała, z kim mam się bawić, z kim mam chodzić, że mnie nie sprowadzą na manowce. Januszku, co ty będziesz robił? No nie wiem, mamusiu. No ale coś musisz robić w życiu. A co będzie robił Edek? No Edek idzie na medycynę. Januszku, proszę cię, idź też na medycynę. I tak mi tę koszulkę poprawiała zawsze. I włoski. Co się z tymi włosami stało? I mówi, idź na medycynę, bo czasy są niepewne, nie wiadomo, a lekarzowi zawsze, a to kurkę dadzą, a to jajeczka, a to osełkę masła i jakoś tam sobie dasz radę. No to poszedłem na medycynę we Wrocławiu. Wytrwałem rok czy półtora roku, a potem jeździłem w pogotowiu ratunkowym jako sanitariusz. Też w tej książce jest świadectwo pracy. Panie burmistrzu, proszę zobaczyć. Ja pracowałem już w 56 roku. Tak. No i ta praca w tym pogotowiu ratunkowym dała mi wiele. Bardzo wiele. Jeden z profesorów, bo to z medycyny, medycyna wrocławska, to był Lwów.
Nie lubił, jak się mu ktoś sprzeciwia. Miał dużo tu.